Witamy Państwa, to już świąteczny, lany poniedziałek. Jeśli komuś się udało kogoś oblać rano, to bardzo dobrze, ale my teraz nie będziemy oblewać, tylko będziemy z naszym gościem, drodzy Państwo, schodzić tym razem ze wzgórza. Wzgórza tego opolskiego, Górki Śmierci. Dzień dobry, Bartek Jurecki po raz drugi. Dzień dobry, witam panowie. Cię bardzo serdecznie. Tradycja lanego poniedziałku, zawsze opowiadałeś, też już wczoraj wspomniałeś, jest, więc minimum tej wody zawsze się używa w poniedziałek, czy na przykład żegnając się gdzieś w klubach, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o sportowych wydarzeniach, to też mieliście jakieś takie lanie się wodą z okazji świąt wielkanocnych? W klubach nie. Gdzieś była taka tradycja? Nie. Nigdy takiego czegoś nie było. Było oczywiście, że tam poczęstowaliśmy się jajkiem czy coś, ale żadnych takich tradycji lania wody nie było. Ale dzisiaj w domu oczywiście zostało to zachowane. No to bardzo się cieszymy. Drodzy Państwo, wczoraj rozmawialiśmy właśnie o świętach rodziny Jureckich i tych dziecięcych i tych współczesnych. Dzisiaj porozmawiajmy o tych dziecięcych, ale i o tych współczesnych wydarzeniach związanych z Twoją karierą sportową. Gdyby nie było piłki ręcznej, to by była jaka dyscyplina sportu? Ciężko powiedzieć. U nas w Kościanie była piłka nożna, była też koszykówka, ale w mojej szkole podstawowej do piątej klasy, czyli do końca czwartej klasy, nie było nic. Kiedyś była wcześniej była piłka ręczna i miałem takie szczęście, że mój pierwszy trener Edward Strzymiński przyszedł do naszej szkoły po raz kolejny po iluś tam latach i chciał reaktywować tą piłkę ręczną i akurat trafiło na mój rocznik, więc troszeczkę no, taki przypadek i szczęście od losu. Szczęście od losu. Mówisz o tym szczęściu, będziemy mówić, bo to szczęście sportowca, wiemy, jest piękne, fantastyczne, kiedy zdobywa się medale, kiedy zajmuje się pierwsze miejsca i ciężkie, kiedy ma się kontuzję i kiedy trzeba walczyć ze swoim zdrowiem. Ale wracając do tego okresu szczenięcego, kiedy każdy z nas chciał po prostu w coś grać, właściwie, żeby się tylko urwać z domu jak najszybciej, prawda? I w co grać, to co to było, boisko piłkarskie? No przede wszystkim piłka nożna, wracało się ze szkoły, zostawiało się tornister, wybiegało na dwór, wracało się wieczorami. Ale to też różne zabawy, czy podchody, czy wszukanego, czy jakieś tam różne zabawy, granie w puszkę, jazda na rowerze, bieganie, skakanie po drzewach. No chyba wszystko uprawialiśmy, co można było uprawiać u nas wtedy w Kościanie. Ale jak była możliwość, to graliśmy u nas na placu zabaw pod domem. No niestety nie to zawsze... Kto był idolem dziecięcym, piłkarskim? Nie było. Nie było Grzegorz Lato, czy tam wiesz, wtedy już polska piłka 82, myślę, Piechniczek, Boniek. To tak, ale jakoś tam nie wiem, nie byłem tak mocno nakręcony na ten sport, bardziej tak ogólnorozwojowo. Wiem, że jak kiedyś tam graliśmy u nas na podwórku, no to nie było nawet z jednej, mieliśmy jedną bramkę, z drugiej strony było drzewo i plecak albo kamień, więc, ale były też, bo to oczywiście blisko naszych bloków i tam parę szyb niestety, ale... Swoim udziałem? Naszym wspólnym, uznajmy. Niestety, ale wybiło się, oczywiście potem rodzice musieli wrócić, ale myślę, że piękne czasy, na pewno piękne czasy. Bartek, parę polskich klubów i kiedy się rodzi ta myśl, że to jest to dla mnie w życiu, to co pokochałem, to co chcę robić w życiu, oczywiście w tym zakresie sportowym. To było późno, bo tak powiedziałem, zacząłem przygodę w piątej klasie podstawówki, potem rodzice się przeprowadzili na drugi koniec miasta i szóstą, siódmą klasę już nie trenowałem. Miałem 2 lata przerwy, gdzieś tam czasami przychodziłem na SKS raz w tygodniu, w czwartki. Jak rodzice mnie zawieźli, jak było ciepło, no to wiadomo, że rowerem można było zajechać. Potem w 8 klasie wróciłem do tej szkoły, bo ten właśnie trener mój przyszedł, namówił moją mamę, były mistrzostwa Polski szkół sportowych i żeby u nich uczestniczyć, musiałem uczyć się w tej szkole. Okej, zgodziła się, chociaż na początku nie była jakby chętna, ale nasz trener przekonał mamę i całą tą 8 klasę chodziłem z powrotem, wróciłem do mojej szkoły podstawowej numer 2 w Kościanie, gdzie no musiałem codziennie przez całe miasto zasuwać, potem wracać, więc trochę było. Potem juniorzy, tak powiedziałem, to nie było nic, bo nie było ani sekcji seniorskiej, to była czysta zabawa i nigdy o tym nie myślałem, że gdzieś mogę
tak jak teraz jest, wiem, że tutaj w Opolu jest sekcja juniorska, nawet dziecięca i gdzieś tam można sobie planować, bo są seniorzy, jest fajny klub, fajna otoczka i można o tym pomyśleć. Wcześniej tego nie było, nawet nie było sekcji seniorskiej u nas, więc trochę znowu potem szczęścia. W ostatnim moim roku jakby juniorskim powstała po raz kolejny, została reaktywowana sekcja seniorska, ale tu była trzecia liga. Wychowankami doszliśmy do pierwszej B, ligi B, tak, wtedy jeszcze była pierwsza A, pierwsza B i to awansowaliśmy z trzeciej do drugiej, z drugiej do tej pierwszej i rok po roku i tylko wychowankami, więc to tam było gdzieś dla nas jakby taki fajny plus, było dużo kibiców, było mega duże zainteresowanie i po tym pierwszym sezonie, jak tam zostałem chyba królem strzelców nawet, ligi, pierwszej ligi B, gdzie grałem na lewym rozegraniu, nie na obrocie, tylko jako lewo rozgrywający. Zadzwonił do mnie trener z Piekar Śląskich, czy bym nie chciał przyjść, już z tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Nie w pierwszym sezonie, jednak powiedziałem, że nie, chcę jakby ukończyć szkołę i zdać maturę. Później mówię, jak będziecie zainteresowani, zadzwońcie za rok, więc tak było okej. Okay. I faktycznie za rok zadzwonili, ja mówię, dobra, jak dzwonią, to pojadę. I myślę, że... I potem się już zaczęły te jazdy. I potem się zaczęło i tak naprawdę ja wyjeżdżając do Piekar Śląskich, to był 2001 rok, czyli już miałem 22 lata, a to był mój pierwszy kontakt z Superligą, więc to stosunkowo bardzo późno. Powiedz, dotykamy teraz już tego momentu, to był ten pierwszy, ten drugi, no bo w lidze wiadomo, to jest ligowa gra, natomiast powołanie do reprezentacji, pierwsze będziesz pamiętał zawsze, tak? Ten jest fajna, anegdota przy tym, ponieważ rok w Piekarach, potem przeniosłem się do Głogowa, gdzie spędziłem tam 4 lata, ale już nieraz nie pamiętam, w którym sezonie, dosyć fajnie graliśmy, w miarę mi to wychodziło. I było jakieś tam zgrupowanie kadry narodowej i wracałem z Kościana do Głogowa i dostałem telefon od kolegów, od Adriana Marciniaka i Pawła Piwko, z którym graliśmy i razem mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu i oni dzwonią: ty Bartas, dostałeś powołanie na kadrę. Ja mówię, co wy tam, nie mogę wszystkich słów teraz jakby powiedzieć, tak? Ale oczywiście już pewne emocje już we mnie były. Ja mówię, co, no to jak się, jesteśmy tutaj, widzimy w internecie, oczywiście w internetu nie było jak teraz, żeby mogę sobie szybko sprawdzić w telefonie. Ale oczywiście już jak się rozłączyliśmy, całą rodzinę powiadomiłem, Magdę, moją teraz żonę, mamę. Jest wszystko fajnie, dostałem, kurde, udało się. I po chwili tak, właśnie nie wiem, już teraz nie pamiętam, czy to była moja mama, czy Magda, mówi: Bartek, ale dzisiaj jest prima aprilis. Więc jak mi to powiedziała, ja od razu się rozłączyłem, odzwaniam do nich i tylko tak słyszę, i mi się śmieją. Ale to było tak, że to było w maju, a pół roku później przyszło pierwsze powołanie do kadry B, więc jakiś to był... Państwo się teraz mogą zastanawiać, czy to jest żart z naszej rozmowy, bo są święta i który dzisiaj jest dzień i jaki miesiąc, czy to jest żart Bartka, czy też, że tak było w historii. No niech Państwo sobie sami się zastanowią w związku z tym dzisiejszym dniem, jak to jest, ale akurat nawiązałeś do tej pięknej tradycji. No i ale to później, to pierwsze spotkanie w kadrze, to zrobiło na to, wszyscy sportowcy mówią, to robi wrażenie, kiedy przyjeżdżasz, jesteś ten młody, gdzie tak, masz fantastycznych kolegów starszych. Te pierwsze, to jeszcze tak powiedziałem, to była kadra B, był wyjazd do Czech, tam nie był trenerem Bogdan Wenta, tylko... Oj, teraz mi wypadło szybko. Trener Nowiński, świętej pamięci. No i tam zagraliśmy tam turniej. Czy dobrze zagrałem, czy nie, to już jakby nie ode mnie zależy, ale gdzieś tam w styczniu były preeliminacje w Radomiu do eliminacji, bo to jeszcze takie tam czasy, tej piłki ręcznej były nasze. No i ktoś tam mówi, fajnie się zaprezentowałeś, na pewno dostaniesz powołanie do kadry A. No ale przyszły te powołania w styczniu, nie było mojego nazwiska, no chyba jednak jeszcze za słaby jestem. I na te preeliminacje nie dostałem jakby powołania, ale 3 miesiące później, chyba w marcu czy w kwietniu,
Właśnie nie wiem, czy nie był właśnie to okres świąteczny, powołanie na mecze towarzyskie na Islandii, no i wtedy właśnie poznałem Bogdana Wentę, spotkałem się z Kasą, z Grześkiem Tkaczykiem, Karol Bielecki, Przybecki, no same tuzy polskiej piłki ręcznej i to był taki pierwszy mój moment i jakby styczność z nimi, no na pewno no tego się nie zapomni do końca. Nie mogę Cię oczywiście nie zapytać, tak jak w karierze każdego młodego człowieka, że jest ktoś, kto się, o kim się mówi, jest tym mentorem, jest ktoś, kto ma na Ciebie wpływ, czy rzeczywiście, obojętnie czy z zawodników, czy z trenerów, ale że jest to nazwisko, które zawsze będziesz wymieniał pod numerem jeden, była taka jedna postać, czy nie? Znaczy, no na pewno, gdyby nie mój pierwszy trener, no to by mi nie było tutaj, w tym miejscu, gdzie jestem dzisiaj i nie miałbym tylu przygód, tylu oczywiście też medali i wspomnień, więc no, na pewno Edward Szymiński jest moim pierwszym trenerem, który, tak jak powiedziałem, dzięki niemu w tej ósmej klasie przeniosłem się z powrotem i też nie wiadomo, co by było później, gdybym się nie przeniósł, więc no, na pewno ta osoba jest taka, która mnie do tego zaraziła, a rodzice zawsze wspierali. Chciałem zapytać o zegarmistrza piłki ręcznej. Jak się domyślasz, wiesz, kogo mam na myśli, czyli słynne 14 sekund i Bogdana Wentę. Czy to jest też postać taka, która odcisnęła piętno ogromne również, czy nie? No na pewno. No bo mówię no o tym dlatego, tak, że byłeś nie? z nim w klubie i w reprezentacji. No na pewno tak. No na pewno tak i to jest... Może powiem tak jeszcze, no, że tutaj, jeżeli chodzi o reprezentację, no to Bogdan Wenta dużo nam dał. Jeszcze był trener Waszkiewicz, który był drugim trenerem i naprawdę oni się super uzupełniali. Ale na pewno jeszcze taką osobą była wtedy moja dziewczyna, teraz obecna żona, bo tak powiedziałem, ona chyba była czasami nawet najlepszym moim trenerem. Bo jakby jakiś mecz nie poszedł, nie tak, to od razu było, a dlaczego? Nie trafiłeś, tak? Więc no i dużo sytuacji takich, które powiązane niestety, ale które w sporcie są z kontuzjami. I myślę, że ona dużo się też nacierpiała, bo będąc w Magdeburgu 4 razy miałem zerwane więzadła poboczne, czy naderwane, różne operacje, nieoperacje. A wiemy dobrze, że to nie jest najlepszy moment chyba w karierze sportowca, jak jest kontuzja, więc po pierwsze kontuzji... Ale potrafiłeś jakoś z tym właśnie walczyć, potrafiłeś się psychicznie odbudowywać? Tak, właśnie dlatego dzięki niej. Ona zawsze mnie wspierała, wiedziała, że no to człowiek, który ma kontuzję, pracuje 4 razy więcej niż człowiek, który nie ma kontuzji, który chodzi na treningi, bo rano zabiegi, fizjoterapeuta, potem praca, indywidualna praca, w domu trzeba pracować cały czas, więc ona cały czas jakby... wspierała mnie i napędzała do tego, żebym się nie poddawał, więc tutaj na pewno dużo razem przeżyliśmy i też zmiany klubów, miast, to też nie jest zawsze najłatwiejsze, a teraz te ostatnie czasy, okej, ja też spełniam się jako trener, ale też niestety nie jesteśmy razem, nie żyjemy tutaj w Opolu, więc to też nie jest, to też jest rzecz, którą fajnie, że Magda akceptuje i pozwala mi się rozwinąć. Oczywiście cieszymy się, że jesteśmy tu w Opolu, bo jesteśmy bliżej. Ta odległość już do Kościana, nie do, na Zgliniec, bo tak naprawdę na Zglińcu mieszkamy, nie jest tak daleko, więc wsiądziemy w pociąg 2 godziny już jesteśmy, a będąc w Puławach to trwało prawie 5 godzin. Słuchaj, no oczywiście wszyscy doskonale znają Twoje osiągnięcia, więc nie będę, to nie program, aby o tym mówić, ale jedno pytanie muszę Ci zadać. Był moment, który pewnie zawsze jest istotny w karierze, to jest po pierwsze to, że staje się tym, który będzie reprezentował Polskę na świecie, bo myślę o Igrzyskach Olimpijskich jednak. Mistrzostwa Świata to jedno. I ten medal był tak, niektórzy by powiedzieli, witałem się z gąską. Czy rzeczywiście, gdybym miał zadać pytanie, Bartek, oddajesz medale Mistrzostw Świata Europy i wszystkie pozostałe za ten nawet brązowy olimpijski medal. No chciałem przypomnieć, żebyś przypomniał ten moment tego 2016 roku, bo to ja pamiętam, jak myśmy wszyscy po tym meczu półfinałowym, nie tylko wyście płakali, my też jako kibice też, ale też taka była prawda, bo tam było widać płacz po tym spotkaniu z Duńczykami. Ale wrócę do tych medali, to co? Od razu. Od razu, bez chwili zawahania. No Igrzyska Olimpijskie to jest coś innego, to co powiedziałeś, to jest raz na 4 lata.
nie zawsze się uda, nie zawsze uda się dostać tą przepustkę. Ja miałem szczęście, że byłem dwa razy i 2008 w Pekinie, 2016 w Rio de Janeiro. Jedną nogą byliśmy w 2012. Tak. Jak graliśmy turniej w Alicante w Hiszpanii, więc tego też oczywiście żałujemy, ale tak, no bo to jest zupełnie inna impreza i tyle sportowców w jednym miejscu i ta cała otoczka. Czy to jest prawda, że to jest przeżycie? Bo wiesz, pytam to każdego sportowca, z którym rozmawiam i coś jest w tym takiego magicznego. Rzeczywiście wszyscy mówią, że to jest niepowtarzalne. Żadne mistrzostwa świata, nawet te piłkarskie, nie mają tej atmosfery. No nie ma tej otoczki. Na przykład, nie wiem, idziemy na stołówkę, a tam stołówka jakby boisko do piłki nożnej, różne kuchnie. Znowu wracam do jedzenia. No ale nie ma dziwne, są święta, masz oczywiście, prawo. Że tak. Ale naprawdę, gdzieś idziemy, a tam najwięksi sportowcy, Dirk Nowicki, koszykarz, czy Ronaldinho też był przecież w Pekinie. No coś niesamowitego i mieliśmy też przyjemność też uczestniczenia w otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, jak wchodzi się na ten stadion i jesteś tym zawodnikiem, który wchodzi, taki maluteńki, a tam takie trybuny, pełno ludzi i no tego się nie zapomni i aż teraz mnie ciarki przechodzą, jak sobie o tym wspominam, a tym bardziej, jeżeli byliśmy w 2016, tak powiedziałeś, na wyciągnięcie ręki, no to bolało strasznie. Wiedzieliśmy dobrze, że może nie gramy najpiękniejszej piłki ręcznej tam właśnie podczas tego turnieju, ale ta szansa była i to była dwukrotnie, bo wygrana z Duńczykami dawała nam już awans do finału, czyli już pewny medal. No i drugi mecz z Niemcami, który nie poszedł nam tak po myśli, jakbyśmy sobie tego chcieli i nam też przeszedł koło nosa, więc no niedosyt jest ogromny. No tak, bo ta sinusoida była taka, robicie coś niesamowitego, wygrywacie z Chorwatami, którzy się wydają pewniakiem do złota. Właściwie grają fenomenalny handbal, coś niesamowitego patrzyło się na nich, tak jak zresztą na piłkarską drużynę Chorwacji, pamiętasz, w pewnym momencie są niesamowicie. Wygrywacie z nimi, no i wtedy, czy to jest to, że rzeczywiście to się tak mówi, podnosi się to ciśnienie, zaczyna ten balon rosnąć i teraz co się w tym pierwszym meczu z Duńczykami jeszcze nie, bo ten po tej wygranej z Chorwacją, tak powiedziałeś, że oni nie przegrali żadnego meczu, byli naprawdę nabuzowani, nastawieni na to, żeby grać w finale. Trafiają na nas, gdzie mamy super dzień, super nam wszystko wychodzi. Piotrek Wyszomirski w bramce, Karol Bielecki, jak on opowiadał, a rzuciłem z 9 metra, więc do mnie wychodzą. To ja się cofnąłem na 10 metr, a potem na 11 i wszystko wpadało, więc to wszystko nam wychodziło. Potem ten mecz z Duńczykami byliśmy naprawdę mocno zbudowani tym zwycięstwem i gdzieś tam po głowie chodziło, jak wygrasz, już jesteś w finale, masz medal i ta atmosfera niesamowita, nieziemska, bo też było dużo sportowców z innych dyscyplin, z Polski, którzy nas dopingowali, wspierali. I ta bramka jeszcze Michała Daszka na doprowadzenie do dogrywki. No, znowu ciarki już chodzą, więc coś niesamowitego. Potem, wiadomo, rozgoryczenie gdzieś tam. To miało wpływ na wynik tego meczu z Niemcami? Może przez tym pierwszym dniu na pewno. Potem jak wychodziliśmy na mecz z Niemcami, wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie z nimi zawalczyć i ich pokonać, ale też zdawaliśmy sobie sprawę, że oni wtedy byli w tym czasie, gdzie zdobywali Mistrzostwa Europy w Polsce w 2016, czyli są naprawdę mocno zbudowani i podbudowani tym wszystkim. Powiedz mi, a mieliście do siebie pretensje wtedy w jakiś sposób, wiesz, bo to wiadomo, że są rzeczy, które zostają w szatni. Ja też czasem mnie się pytają, a czemu nie zapytałeś go o to czy o tamto? Mówię, no zapytałem, ale nie, odpowiedzi nie uzyskujesz. Nic takiego czasem nie było, na pewno był ogromny smutek. Jeszcze miałem tak, że chyba od razu mnie wzięli na kontrolę dopingową, więc to nie pomagało i razem siedzieliśmy chyba, mi się daje, z Andreasem Wolfem wtedy. Więc oni, bo widać, tam przychodził lekarz i klepali się i mega zadowoleni, a u nas te myśli wręcz w drugą stronę, więc nikt do nikogo nie miał pretensji, no ale ten niesmak został i zostaje do dzisiaj niestety. No to na koniec dosłownie trzy zdania. Rozpocząłeś kolejny etap swojej kariery, karierę trenerską.
na górce w Opolu widzę, czujesz się dobrze. Zeszliśmy już z góry dosyć spory kawał. Natomiast jak się czujesz w klubie, bo wszyscy też chcieliby od razu cudu, a to tak cuda to od razu też chyba nie przychodzą, co? No nie, jeżeli... No bo wiesz, apetyty, myśmy tu mieli mistrzów Polski w piłce ręcznej 11-osobowej przez wiele lat. Opolszczyzna słynęła ze słynnego bliżej tobie Szczypiorna niż nam, a to myśmy tu mieli po dzielnicach kluby, które walczyły ze Śląskiem Wrocław, ekipami z Katowicy, Warszawy i Gdańska i zdobywały tytuły mistrzów Polski. Było to dawno, ale ta legenda... Czyli robisz ciśnienie, tak? Tak, robię ciśnienie. No na pewno, po pierwsze, czuję się tutaj fenomenalnie. Są wspaniali ludzie też w klubie, począwszy od pani prezes, od właściciela klubu, od też Tomka Wróbla, który naprawdę tej fajnie tutaj... Widzę, że ten klub żyje i chce iść do przodu. No tak powiedziałeś, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie od razu, usiądzie i jak zaczarowaną różdżką odmieni los, bo nawet na przykładzie Paris Saint-Germain, które ma budżet nieograniczony, nie mogą zdobyć Ligi Mistrzów. Więc to też potrzeba czasu, potrzeba cierpliwości. Najprawdopodobniej też, tak jak chyba w każdej drużynie, są też zmiany i personalne, więc rozwijamy się. Fajnie, że chłopacy chcą się rozwijać, że słuchają, że chcą pracować. Każdy by sobie życzył jakby lepszych wyników, ale są tak jak tutaj wszędzie kontuzje, gdzie troszeczkę nas blokują, ale staramy się z tym jakby poradzić. Nie tylko my mamy te problemy, inne drużyny tak samo, ale tak powiedziałem, no chciałbym tu zostać na dłuższy okres, zbudować też jakby swoją markę jako Bartosz Żurecki, jako trener, ale też świętować tutaj właśnie z Gwardią różne sukcesy i na pewno nad tym będziemy ciężko pracować, żeby to osiągnąć. Dużo młodych chłopaków przewinęło się przez te ostatnie lata przez Opole. Dzięki tobie też i Piotrek Jędraszczyk teraz stał się taką ważną postacią. No wiemy, że stało się jak się stało, jeśli chodzi właśnie o kontuzję, tak jak mówisz, i to jest zawsze rzecz nieprzyjemna, bo sam wspomniałeś przecież o swoich losach. Natomiast zmieniła się też, tak koniec chciałem zapytać, zmieniła się piłka ręczna diametralnie, nawet chyba od czasów, kiedy ty już byłeś na tym światowym poziomie. Tak, te 10 lat ostatnich to jest niesamowita metamorfoza tej dyscypliny. Nawet, że te ostatnie 5 lat, jak już jestem trenerem, to poszło wszystko bardzo do przodu i obciążenia, jakie mają zawodnicy, jest niewyobrażalne. Chcemy grać jeszcze szybciej, mniej czasu na rozgrywanie akcji, czyli już idzie piłka z powrotem. Zawodnik musi być mega dobrze przygotowany kondycyjnie, siłowo, żeby to wszystko wytrzymać, a jeżeli tak popatrzymy na te największe kluby, jak grają, na jakim tempie, to naprawdę to zawodnicy grają na swoich maksach i potem o kontuzję naprawdę nie jest łatwo. Do tego dochodzą duża ilość spotkań, jeżeli ktoś gra w Lidze Mistrzów, plus zawodnik ten gra w Lidze w reprezentacji polskiej, czy tam swojego kraju, no to tych spotkań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co 3 dni mecz, plus wyjazdy, to męczy bardzo dużo i nikt nie zdaje sobie z tego sprawy. Ile kosztuje zawodnika taki wyjazd, gdzie rano się wstaje, trzeba dojechać na lotnisko, w samolocie. Te samoloty, wiadomo, nie mamy swoich prywatnych samolotów, tylko miejscówki zwykłe, ekonomiczne, a jak zawodnik ponad 2-metrowy wsiada, to nie ma komfortu, więc mecz, od razu powrót, a za 3 dni znowu jest mecz, więc ja bym chciał do tego, dążę do tego, żeby tak być, bo chciałbym być trenerem, który ma drużynę i prowadzi drużynę w swoich pucharach europejskich, bo jako zawodnik wiem, jaka to jest frajda. Dużo to kosztuje, ale to na pewno buduje też zawodnika i jakby też trenera, a myślę, że tutaj dla Opola no fajnie by było. Zasmakowaliście też tego niedawno. Tak. Wiecie, jaka to jest i była mega dobra, fajna atmosfera na hali, pełna hala, więc ludzie chcą tego. Więc wiem, jakie jest ciśnienie, ale chciałbym właśnie powiedzieć, że to małymi krokami, bo łyżka, krok po kroku może tak, żeby to zbudować, bo co szybko, to tak powiedziałem, nawet Paris Saint-Germain, który ma nieograniczony budżet, na tym poziomie nie potrafi zdobyć Ligi Mistrzów, a już próbują chyba od iluś lat, więc my jesteśmy takim klubem, który też idzie do przodu, rozwija się cały czas i to jest, ja też to widzę i dlatego też cieszę się, że tutaj jestem w takim klubie, który klub chce się rozwijać, bo ja jako trener też chcę się rozwijać, chcę podnosić swoje umiejętności. Ale to też potrzeba czasu, wiadomo, że oczywiście potrzeba funduszy i tak dalej, ale fajnie, że mamy taką ekipę, począwszy od władz, po zawodników, po fajny mam też sztab, który naprawdę każdy chce iść do przodu i się rozwijać, więc mam nadzieję, że te sukcesy przyjdą.
No bo tak było. Znaczy, nie powiem, że trzymam za słowo, bo potem za rok będziemy musieli się czołgać pod górę obydwaj, bo nie wiem, czy widzowie nam i kibice handbala wtedy wybaczą, ale myślę, że piłka ręczna jest jednym z tych motorów rzeczywiście sportowych w Opolu i co do tego wątpliwości nie mamy. Zostawiam Cię na poniedziałkowe popołudnie już teraz w spokoju. Myślę, że Państwo dowiedzieli się prawie wszystkiego, z jedną zagwozdką, czy Bartek Jurecki o tym się mówił na poważnie, czy na niby, to już muszą Państwo w komentarzach ewentualnie napisać, jak to rzeczywiście było. No i te po świętach, jak to się mówi, zaraz jest powrót znowu do normalnej, ciężkiej pracy, także czekają nas jeszcze pewnie tygodnie z piłką. No oczywiście, tak. Jutro już my zaczynamy od rana pracować, więc ciężko pracujemy, żeby walczyć dalej. Oby tak było. Bartosz Jurecki, naszym świątecznym gościem. Raz jeszcze życzymy Państwu na te ostatnie świąteczne godziny wszystkiego dobrego, a ja dziękuję Ci bardzo za to fantastyczne spotkanie sportowe. Do zobaczenia. Dziękuję.